our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Cześć moi kochani widzowie, witam się z wami w kolejnym już filmie na moim kanale Jeszcze Australijka. Moi drodzy, nagrywam dzisiaj do was z sypialni, ponieważ nie mam już innych mebli w domu. Wszystko sprzedane, wywiezione, odebrane, pełne ręce roboty. Powiem wam, że chciałabym już być w samolocie, bo nie ogarniam tego wszystkiego, co tutaj się wokół mnie dzieje. I dzisiaj jest to vlog, do którego nigdy nie mogłam się przygotować. Będzie to taki, że tak powiem, zlepek ostatnich wydarzeń. Pokażę wam, jak pakowałam, co wydawałam i tak dalej, i tak dalej. Jestem, kochani, w łóżku, obok mnie już walizka spakowana. I przepraszam, a jest u nas czwartkowy poranek. Jutro opuszczam mieszkanie. Natomiast w sobotę o 7:30 rano wylatuję. Miałam lecieć jutro, moi drodzy, ale mój samolot, ten jutrzejszy, zrobili cancellation i przełożyli mi po prostu na sobotę. Wiecie, nic się nie dzieje bez przyczyny. Może dobrze, że tak się stało, bo mam jeszcze jeden dodatkowy dzień, żeby tutaj wszystko ogarnąć. A jak to ogarnąć, pokażę wam za chwilę. Moi drodzy, nie powiem wam jeszcze, dokąd lecę. Dużo osób do mnie pisze, pytacie się. Wszystko w swoim czasie. Musicie mnie oglądać, żeby zobaczyć. I teraz tak, w ogóle, żeby opuścić tutaj w Australii mieszkanie, trzeba przeprowadzić taki end of lease cleaning, słuchajcie, więc dzisiaj mnie czeka takie sprzątanie naprawdę, tak żeby po prostu ktoś inny po mnie mógł się wprowadzić, prawda? Nie lubię sprzątać, wiecie o tym, także jakoś na to specjalnie nie czekam. No ale cóż, jak mus to mus, samo się nie zrobi, jak to mówią, prawda? Dziękuję wam za wszystkie komentarze pod ostatnimi dwoma w zasadzie vlogami. Jest ogromny odzew z waszej strony, jest mi niezmiernie miło, bardzo wam dziękuję. Przyjemnie się czyta wszystkie komentarze, szczególnie te takie nie do końca negatywne, że tak powiem. I teraz, kochani, ostatni tydzień minął mi pod znakiem właśnie takiej organizacji sprzątania tutaj, głównie wywożenia ubrań, rzeczy, różnych transakcji właśnie z Marketplace. Popłakałam się kilka razy, bo spotkania z przyjaciółmi co wieczór, kochani, gdzieś wychodzę. Zapraszają mnie na takie właśnie pożegnalne kolacje, czyli później może łez wylewamy. Nie znoszę pożegnań, nikt chyba nie lubi, ale pamiętajcie, że z tym razem ktoś czeka po drugiej stronie. I to mnie jakoś tak buduje i motywuje i daje mi takiego kopa, i utwierdza w przekonaniu, że dobrze robię, bo jestem przeszczęśliwa, mimo że jestem wykończona, zmęczona i mam dość. Wyobraźcie sobie, ile się tego skumulowało przez 13 lat i wyobraźcie sobie, że pakujecie całe swoje życie w jedną małą walizkę. Jest tego po prostu za dużo. Ja znajduję takie rzeczy, o których już dawno zapomniałam w ogóle, że miałam. Dobrze, że mam przyjaciół, którzy tam mi pomagają, czy odbierają pewne rzeczy. Na przykład wszystkie naczynia, garnki, sztućce oddałam moim przyjaciołom. Jakieś tam inne ubrania, jakimś tam koleżankom, torebki też. Także wszystko jakoś w miarę sprawnie poszło, choć wymaga to ogromnej organizacji. Dzisiejszy vlog ma tytuł Jak to ogarnąć? Nieprzypadkowo, bo sama do końca nie wiem. Dlatego usiądźcie wygodnie.
I zaczynamy tego vloga, zaczynamy go razem za 3, 2, 1, vlog. Tak w tej chwili prezentuje się mój salon, moi kochani. Jak to wszystko ogarnąć? Jak spakować 13 lat życia w jedną walizkę? Sama nie wiem. Opowiem Wam, co tutaj przygotowałam. Tutaj z tej strony są takie wszystkie moje, jak gdyby, ulubione gadżety do stylizacji wnętrz. I one jadą na wschód do mojej koleżanki Fiony. Ona to wszystko odbiera, łącznie z moim kwiatkiem. Tutaj widzicie poduchy. Te poduchy okrągłe, ja je wyprałam dla niej. I to wszystko daję mojej koleżance Fionie. Obok station, czyli tak zwane miejsce tutaj obok, zajmuję rzeczy, które odbiera jeszcze dziś. Mike i Kirsty są moi przyjaciele, u których byłam, pamiętacie, na parapetówce. I to są ci sami, którzy w tamtym tygodniu zorganizowali dla mnie takie pożegnalne party, że tak powiem. I tutaj opowiadałam Wam kiedyś o tych wężownicach, pamiętacie? Za nimi, pamiętacie? Tutaj one ze mną były przez 3 lata i opowiem Wam, skąd je mam. Pamiętacie, jak Mike z Kirsty się przeprowadzali i burzyli swój dom? Ja tam byłam z nimi w ogrodzie i wtedy sobie wykopałam kilka tych wężownic, bo wiedziałam, że ci panowie budowniczy wszystko jak gdyby zrównają z ziemią, a ja je bardzo chciałam. I oni mieli wtedy 2 adoptowane pieski, już dość wiekowe, bo miały tam prawie chyba 16 czy 17 lat. I ten samczyk miał na imię Hemi i ja nazwałam tego kwiatka Hemi, a samiczka była Ili i to jest Ili, słuchajcie. I oni chcą swoje dzieci teraz do siebie. Obiecałam, że im zostawię, także dziś przyjeżdżają po odbiór. Magin Kirsty są oni również bardzo imprezowi, stąd tutaj zorganizowałam im różne takie platery, wiecie, na różne takie imprezy w domu. Bardzo ciężkie zresztą. Kirsty też bardzo lubi rośliny, dlatego przygotowałam jej tutaj różne doniczki. Takie plantery, te takie wyższe, one są bardzo drogie u nas, także bardzo się cieszy. A tutaj mam jeszcze dla mojej innej koleżanki, tutaj Aiszy, pełną torbę ubrań. Tam jeszcze dojdą torebki i buty. Także tak w tej chwili prezentuje się mój salon. A to, co się w ogóle dzieje w kuchni, to brak słów, widzicie? Próbować tak wszystko zorganizować, jakbym chciała, jest niezwykle ciężko. Dobrze, że mam tych przyjaciół, którzy odbierają te różne rzeczy, bo chyba bym sama nie dała rady. Jeżeli chodzi natomiast o moją sypialnię w tej chwili, to się możecie przerazić. Wygląda tak. Zaczęłam, moi kochani, segregować rzeczy. I sobie postanowiłam z szafy wszystko w większości wyjąć i zrobić taką selekcję. To wszystko tutaj z tej strony oddajemy do ludzi potrzebujących. Środkowa tutaj, ta najmniejsza w zasadzie, to są rzeczy, które chcę ze sobą zabrać. Natomiast nie wiem, na ile mi pozwoli moja walizka, bo biorę tą pomarańczową. Natomiast to są rzeczy, które jeszcze oddaję do innej koleżanki tutaj. I dla niej będzie ta szara walizka. Ja po prostu jej to wszystko spakuję do walizki, bo tak będzie łatwiej. Tutaj są piękne ubrania, na przykład marynarka Southern Bite. To jest taki projektant australijski. Moje sukienki, nie wiem, czy spódniczkę pamiętacie z vlogów, bardzo ładne rzeczy jej daję. A tutaj, kochani, wszystko jest wyprane, wszystko jest jak gdyby niezniszczone i myślę, że dla ludzi potrzebujących to będzie bardzo miły gest. To jak mówię, jakbym miała to wszystko wyprzedać, to by mi chyba zajęło z pół roku, a tak po prostu spakuję to wszystko w worki i sobie wymyśliłam, że w białe worki spakuję wszystko, co chcę oddać. W pomarańczową walizkę spakuję wszystko, co chcę zabrać. W szarą spakuję wszystko, co daję koleżance. Natomiast w czarne worki wszystko, co po prostu już się do niczego nie nadaje i jest do wyrzucenia. W tej chwili zrobię Wam jeszcze rzut pokoju z tej strony. Moi drodzy, jak to ogarnąć? Do tego jeszcze dojdą buty oraz torebki.
Jakby tak chciał mi ktoś pomóc, to zapraszam. Tu jest naprawdę tego mnóstwo. Zabieram się chyba za pakowanie, bo tutaj wszystko będzie chyba z 10 worków. Później muszę je znieść do samochodu i wywieźć właśnie do tych ludzi potrzebujących, do takiego charity tutaj. No, to zaczynamy pakowanie. Jest w tej chwili sobotni poranek. Wy nie macie pojęcia jeszcze, że się wyprowadzam, ale kiedy będziecie oglądać tego vloga, będziecie już doinformowani. Także zabieramy się za segregację oraz porządki. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. Powiedzmy, kochani, że mamy to. Tutaj wywozimy, jest, poczekajcie, 3, 5, 7, 8 worków do ludzi potrzebujących, łącznie z tym tutaj szarym. Pomarańczowa walizka moja, która ze mną leci. Tutaj walizka dla przyjaciółki też już spakowana. Czyli dziękuję, że towarzyszyliście mi tutaj podczas tego wyzwania. Mam nadzieję, że się nie przeraziliście, ale widzicie, że tak jest, to się wszystko kumuluje. To już tyle przeprowadzek, tyle tutaj czasu, wiecie co, minęło. I naprawdę te rzeczy szkoda mi ich wydawać, ale z drugiej strony wiem, że komuś pomogę. A także na przykład jakbym chciała je wysłać do Polski, dla moich przyjaciół w Polsce czy coś, to przesyłka jest, słuchajcie, bardzo droga. Za samo wysłanie butów UGG zapłaciłam na Polskie około 180 zł. Za jedne buty, to sobie wyobraźcie. One chyba tam miały ponad 500 gram, to sobie wyobraźcie, jak ile tutaj jest kilogramów. Czyli no, jest to niemożliwe. Ale póki co widzę światełko w tunelu, działamy dalej. No i kochani, tutaj jeszcze doszła walizka. Tak wymownie chciałam ją zamknąć, ale wiecie co, sobie cały czas powtarzam. Tylko bez sentymentów, tylko bez sentymentów, tylko nie płacz. Nie możesz zabrać wszystkiego ze sobą. Tak sobie, wiecie, mówię. Ale jest to ogromne przeżycie, powiem wam. Kiedyś jak się wyprowadzałam z Polski, nie było mi tak trudno, ponieważ byłam ciekawa świata, prawda? Kiedy opuszczałam Wyspę Gent, gdzie mieszkałam 8 lat, też byłam ciekawa świata, natomiast teraz jestem starsza i my tam gdzieś mamy tak wpojone, że ta stabilizacja, prawda, jak gdyby, przepraszam, jest nam potrzebna. No ale mamy to. Zobaczcie, moi drodzy, jak zapakowałam auto, słuchajcie. Nabiegałam się po tych moich schodach. Wiecie, że ja mieszkam na drugim piętrze. W sumie mam tutaj 12 worków, obuwie, jakieś inne torby i tak dalej, i tak dalej. I jedziemy, kochani, oddać to wszystko dla potrzebujących kobiet. Tutaj mam na uwadze matki samotnie wychowujące dzieci oraz kobiety, które zaznały przemocy w domu, w rodzinie. Także sporo tego jest, no ale tak jak mówię, nazbierało się, to się kumuluje nawet nie wiadomo kiedy. Pada dzisiaj u nas, ja dalej ogarniam, słuchajcie, widzę taki mały progres w domu, coraz mniej tego wszystkiego, także się cieszę. Mam jeszcze 4 dni, także mam nadzieję, że ogarniemy. Towarzyszcie mi koniecznie, bo tutaj urwaję głowy. Zobaczcie, kochani, jak sobie klimatycznie zrobiłam, bo kto powiedział, że pakowanie musi być nudne? Słuchajcie, kochani, mamy to, że tak powiem, została nam ostatnia walizka i wiecie co? Kiedy sobie przeglądałam swoje dokumenty, znalazłam ten cytat, który wam podałam na początku vloga. Kochani, ja go sobie kiedyś wydrukowałam, chciałam go sobie oprawić,
dużo on dla mnie znaczy i wiecie co, i tak mi się zrobiło lekko sentymentalnie na sercu i postanowiłam się właśnie tym cytatem z wami podzielić. Zabiorę go ze sobą. Niech mi towarzyszy. A tutaj mam swój gwiezdny ten projektor. Uwielbiam, słuchajcie. Teraz nie ma takiego efektu, ale w nocy jest przecudownie. To jest moja walizka, którą będę pakować. I tutaj, kochani, kupiłam sobie takie worki u nas w Kmarcie. To są takie worki, nie wiem jak je nazwać, wiecie, próżniowe, jak gdyby tutaj jest napisane, że możemy nawet zaoszczędzić 75% miejsca, więc zobaczymy jak one się sprawdzą przy pakowaniu, bo niestety objętościowo trochę spakować muszę i tutaj jest taka pompka z nimi, jak gdyby dołączona do tych worków, odsysamy powietrze i wtedy jak gdyby na gładko można, na płasko, że tak powiem, wszystko do walizki poukładać. Jestem ciekawa, jak się sprawdzą. No, mam nadzieję, że będzie to dla mnie zbawienie, bo inaczej po prostu moja walizka nie jest na tyle duża, żeby to wszystko pomieścić, a już naprawdę zrobiłam ostateczną selekcję. Także co? Zobaczymy, zaraz wam pokażę i zobaczymy, czy warto w ogóle w nie inwestować tak na przyszłość, bo jeżeli tak, to jest fenomenalna sprawa, prawda? Zobaczymy. Jest, kochani, nasz pierwszy worek. Nie wiem. Zamknęłam go. I tu jest ten... to coś, co odsysa to powietrze. Nie mam pojęcia, jak to użyć. Okej. Okej, czyli tutaj ta pompka. No, zaczyna działać, widzicie? Opornie, bo opornie, bo widzicie, że tutaj wkręcić tego nie da się tak łatwo. Ale działa. Zaraz wam pokażę efekt finalny, tylko rozpracuję tutaj tą pompkę. Mam jeszcze 3 takie worki i chyba się spakujemy. No fajnie, fajnie. Ale się paczka kurczy, słuchajcie. A już sobie wyobrażam, jakie wszystko będzie, słuchajcie, pognieczone, jak rozpakuję. No ale trudno. O matko. Zobaczcie, co się stało. Działa, słuchajcie. Polecam worki. Otwieram walizkę, słuchajcie, a tu przyjaciel mój się chowa. Widzicie? Tak wyglądają australijskie karaluchy. Ja już się ich nie boję, ale zobaczcie, jakie on ma długie czułki. No i teraz co, lecisz ze mną, czy co? Jak ty tutaj żyłeś? Czym się żywiłeś? Ty paskudo mała, ty w sumie duża. No, uśmiechnij się do kamery i pozdrów widzów. Wow. Muszę się go jakoś pozbyć, wiecie co? Ja z reguły je łapię do jakiegoś naczynia i wyrzucam przez balkon, czyli dajcie mi chwilę. Voilà, kochani. Worki rewelacyjnie zdają egzamin. Tutaj mam jeden, ten mniejszy. Obok niego położę jeszcze jeden, tej samej wielkości, ale wiecie co? Na razie jeszcze go nie wydmuchuję.
ponieważ tam pewnie będę coś dokładać. A tutaj jest ten w rozmiarze XL. On jest ogromny. Tutaj naprawdę sporo zmieściłam. Zobaczcie, jeśli mam tyle miejsca w walizce, tutaj może buty ułożę. Idealnie. Tutaj drugi worek i kosmetyki. I co? Lecimy. Już bym chciała być w samolocie, bo powiem Wam, że to organizacja tego wszystkiego to jest po prostu Meksyk. No, ale zadowolona jestem, słuchajcie. Także polecam. Teraz sezon wakacyjny. Wyjeżdżacie. Jeżeli macie mniejszą walizkę, bądź pakujecie ze sobą ubrania dla dziecka swojego, to jest idealne rozwiązanie, bo ja się spakuję. A widzieliście, jakie góry miałam do spakowania. I co, kochani, jak Wam się oglądało? Współczujecie mi? Przeżywaliście to razem ze mną? A w ogóle chciałam powiedzieć, moi drodzy, że ten hałas to jest obok z tej budowy, z tego apartamentu, który się obok buduje, tak jest non-stop, nic z tym nie zrobię. Teraz, kiedy jestem przez cały czas w domu, to aż czasem mnie boli głowa, słuchajcie. Sama nie wiem, jak to ogarniam, ale powoli do przodu, jak to mówią. I słuchajcie, co myślicie na temat Karaluszka, który stał się w zasadzie bohaterem pierwszego planu tego vloga tym razem. Pojawił się znikąd, zadomowił się w mojej walizce. Nie mam pojęcia, jak długo tam był, jak długo on przeżył, bo przecież musi się czymś żywić, prawda? No, wypuściłam go na balkon, złapałam go, słuchajcie, ale był oporny, nie chciał mnie opuszczać, słuchajcie. Kolejne pożegnanie z Karaluchem. Ale fajnie, że mogłam Wam go pokazać, bo wielokrotnie wspominałam, Karaluchy tutaj w Australii są wszechobecne. I teraz nie wiem, czy to jest ostatni vlog z Australii. Myślę, że nie, ponieważ Mełny chciała jeszcze do Was nagrać takie moje ostatnie godziny i minuty, ostatnie moje chwile tutaj. I też chciałam na pewno nagrać Wam coś z lotniska, z terminala. Wiem, że lubicie tego typu vlogi. I też Mełny relacjonować swoją podróż. I tutaj, kochani, zagadka. Piszcie w komentarzach. Dokąd myślicie, że wyjeżdżam, że wylatuję, dokąd? Jako taką podpowiedź powiem Wam, że jest to miejsce, w którym byłam wielokrotnie, bardzo je kocham, jest mi bliskie mojego sercu i bardzo się cieszę, że mogę tam Was zabrać. Odpoczniemy trochę w ciepłym klimacie, bo przecież u nas strasznie zimno. Powiem Wam, że w nocy przykryłam się jeszcze podwójnym kocem, bo mi strasznie było zimno. No, mówiłam Wam, w Australii jest zimno, szczególnie w mieszkaniach, bo nie mamy tych okien uszczelnianych, tak? Bynajmniej ja nie mam. No to cóż, będę powoli kończyła tego vloga, bo wiecie, roboty nie do przerobienia przede mną. A dziś wieczorem jeszcze idę tutaj do moich przyjaciół, tym razem moja przyjaciółka gotuje, także idę na jeszcze jedną kolację. Ja już, słuchajcie, w tym tygodniu w ogóle nie gotuję. Tak jak mówiłam, kuchnia jest jak gdyby moja już pusta, naczynia, talerze, garnki, patelnie, wszystko wydałam znajomym. Także nawet ja bym chciała coś gotować, nie miałabym na czym. Ale dobrze, że mam kochanych znajomych. Dbają o mnie póki co. Chciałam się z Wami pożegnać. Dziękuję, że byliście ze mną. I niech Wam się dobrze dzieje. Do zobaczenia w kolejnym vlogu na moim kanale Australijka już niebawem. Życzę Wam dobrego dnia bądź nocy. Zależy, kiedy mnie oglądacie. Trzymajcie się, pa! Never stop.